Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. To jest odcinek specjalny Rap Unboxing TV, ponieważ dzisiaj pokażemy Wam płytę, na którą osobiście bardzo czekałem. Jest to Unda Dasa The Groovement. O zespole dowiedziałem się w zasadzie dopiero, gdy przeczytałem jakieś internetowe zestawienie najlepszych zwrotek Hot 60 Challenge 2, gdzie autor tego zestawienia wskazywał, że jego zdaniem najlepszym kawałkiem jest Unda Dasa. Sprawdziłem go i faktycznie okazało się, że numer Buja jest bardzo pozytywny. Przy różnych okazjach pokazywałem ten numer znajomym, im też się spodobał. A ja oczywiście w międzyczasie sprawdziłem resztę rzeczy od Undy, które były dostępne w internecie. Gdy więc okazało się, że wychodzi The Groovement, wiedziałem, że go zakupię. Płytka ma nakład 3000 egzemplarzy i jest wystawiana na sklep Undy w mniejszych transzach. Pierwsza to było 150 sztuk, ja kupiłem w tej drugiej 300 sztuk. Te transze cały czas będą się pokazywać na sklepie Undy aż do wyczerpania nakładu 3000 sztuk. Poza tym ma być jeszcze 500 sztuk edycji limitowanej, na którą osobiście Wam powiem też się czaję. Mogę się tu przyczepić, że limitka nie była dostępna wcześniej, tak jak zazwyczaj, bo teraz mam sytuację, że kupiłem edycję standard. W obawie, czy zdołam kupić tą edycję limitowaną w myśl lepszy wróbel w garść i tak dalej. Dobra, czyli ma to postać, chyba to się nazywa Digibook, czyli już widać, że będzie to książeczka z płytą w środku. Z tyłu znajdziemy tracklistę, 18 kawałków. Premiera materiału miała miejsce na początku września bieżącego roku w serwisach streamingowych, a promował ją klip do kawałka Zapalniczka. Materiał trwa ponad godzinę, a wedle informacji na sklepie Undy mamy tutaj 40 stron. I teraz zobaczymy sobie, jak to wygląda w środku. W tym pierwszym tłoczeniu, jak zespół informuje, mamy podwójnie nagrany kawałek Dzięki Dzięki, co może kiedyś będzie takim dodatkowym znakiem, że mamy do czynienia z płytami wyprodukowanymi na początku. Ja szczerze mówiąc wierzę temuż zespołowi świetlaną przyszłość i myślę, że ich popularność będzie tylko rosnąć. No i jest to całkiem słuszne, tak powiem. Ciężko mi ogarnąć, kto jest w składzie, jako że jestem dosyć płynny, ale znalazłem takie info ze ślizgawka EU, że mamy tam sporo ludzi, mamy chłopaków, mamy dziewczyny. Trzonem składu jest Guacamole, który robi bity, nawija, odpowiada za teledyski, okładki. Mamy Persa, Slaloma, Miłego ATZ, Fakir Mistyka, Nadia Lolo, Typhoon i Domi. Możliwe, że kogoś pominąłem, bo ten wpis z tego forum to ma już chyba jakiś czas. Przy każdej zdjęcióweczce mamy informacje, znaczy może nie przy każdej, ale mamy informacje, kto odpowiada za poszczególne rzeczy w danym kawałku. Całość okraszona jest takimi klimatycznymi zdjęciami z życia Undy. Zapalniczka, tak jak wspominałem, to był klip, który promował tą produkcję. Ciekawe, czy ostatni. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze wypuszczą. Całość wydana jest na takim grubym papierze, naprawdę grubym w porównaniu do innych wydawnictw. Sprawia to dosyć solidne wrażenie. No fajna sprawa, moi drodzy. O, tu mamy info, że gościnnie w tym kawałku pojawia się Kosi OWP, nie jest to jedyny gość, bo jeszcze pojawia się Kuba Knap, z którym Unda popełniła materiał Unda Knap. Pojawia się Lech, Kieras.
Materiał jest bardzo fajny, bardzo dobrze się go słucha. Muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie słucham głównie Unda Dasa. Są świetne rzeczy. O, tu mamy jeszcze dodatkowe informacje. Zdjęcie z okładki Mikołaj Milewicz, Guacamole, produkcja wykonawcza i tak dalej. Zespół wydał tą płytę własnym nakładem jako Unda Records. Tu mamy krążek. Czarny spód. I tu się kończy nasza książka. Okej, moi drodzy, materiał serdecznie Wam polecam, zachęcam do jego sprawdzenia i zachęcam do zakupu i wsparcia Unda Dasa. Kupujcie polskie rap płyty, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, sprawdzajcie też, co się u nas dzieje na naszych serwisach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. Linki znajdziecie w opisie filmu. Dzięki.